Cześć, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. No i oczywiście, witam w drugiej części. No, pierwsze koty za płoty, jak to mówią w ostatnim odcinku, no, próbujemy się wciągnąć w grę Wiedźmina. Służymy królowi, Wiedźmin służy królowi i teraz będziemy brać udział w bitwie. Wybaczcie jeszcze to moje nie za bardzo. Znowu miałem pierwszy odcinek, przechodziłem po prostu. Tak jak mówię, pierwsze koty za płoty, ale jeszcze no, nie wciągnąłem się za bardzo. Znowu miałem tydzień przerwy w graniu. Także ani ta treść, a tu jest niestety, trudno mi jest cokolwiek opowiedzieć na razie o tej grze, o treści. Także no i druga sprawa, że się nie przygotowałem za bardzo i tutaj teraz nie wiem gdzie w ogóle, jak nowa gra, rozpoczęcie nowej przygody, wcale nie, a dlaczego nie ma kontynuacji, czy za każdym razem muszę wczytywać zapisany stan gry? No, na początku mi się pojawiło znowu, kurde, ten wstęp taki, nie wiem, myślałem, że już od razu będzie mi się pokazywało tutaj, ta strona tytułowa, że tak powiem, menu, a znowu mi ten wstęp się pokazywał. Nie wiem, o co chodzi, to jakby nie zapisało. Wiem, że nie skończyłem tego jednego rozdziału. Nie wiem dlaczego jest zamknięty. Wiedźmin jest zamknięty, po prostu wieży i opowiada tam jednemu gościowi, prawie ręce tego króla, jak to się stało po prostu. O, i nie wiem dlaczego został zamknięty. I teraz opowiada całą historię od początku właśnie oblężenia przez tego króla tej fortecy. Kurde, nie wiem, czy ty... Zabójcy królów. Wiedźmin uratował w ogóle tego króla przed atakiem zabójcy, który prawdopodobnie też był Wiedźminem i teraz właśnie jest, można powiedzieć, też przy królu, blisko króla. Aha, tutaj kończyliśmy. Skaz, zapis. Nie wiem, no jestem ciekawy, co mi się teraz tu otworzy. Coś mi się tu cuda dzieją jak na razie. Nie wiem, o co chodzi. Czy za każdym razem wygląda na to, że będę musiał... No tak, bo to jest w sumie mój zapis. Aha, to jest mój zapis i dlatego odczytuję to po prostu tak. Aha, muszę wam powiedzieć, że dużo byłem, kurde... Dużo czytałem. Idź do króla Foltesta. Zabójcy królów. To już było. Trzeba to przeczytać. Tu jest cała treść tego. Dużo czytania. Pokrzyżowo plany wielkiego mistrza. Dostali przeklęcie zamachowiec. Foltest byłby zginął. Król Foltest. Gdyby nieprzytomność umysłu Wiedźmina. Muszę więcej odcinków grać na raz, dłużej, to wtedy ta treść mi się tutaj zakoduje. Geralt pokonał królobójcę i uratował monarchę. Ale popleczniczka, właściwie doradczyni tego monarchy, mu powiedziała, że po prostu to był prawdopodobnie też Wiedźmin. A, opowiedź Roszowi o szturmie na zamek. Aha, i temu właśnie Rosz. Opowiadamy mu o tym szturmie. A, Temeli, nie rozstawał się z Wiedźminem. Królewski ochroniarz. To wiadomości Lavaletu, gdzie Foltest osobiście kierował oblężenie twierdzy. I właśnie ma zamiar nas, aha, odwrócił się. Nie wiemy dlaczego, jest zdejmiemy w lochu. Dlaczego? A tutaj jest, jakie wydarzenia strąciły Wiedźmina ze szczytu na sam dół? Posłuchajcie mojej opowieści. Tak, bo muszę wam powiedzieć, że tutaj opowiada to wszystko Jaskier. Jaskier to opowiada. Czyli taki bard to był. Kto czytał Wiedźmina, ten wie, o co chodzi. No tak, ale nie każdy czytał. No, to jest taki bard, on pewno też tutaj będzie występował. Taki bard, wędrowny, bajaś, pieśniarz, który opowiada. I on był, można powiedzieć, że kronikarzem Wiedźmina. Oblegał zamek w towarzystwie Triss Merigold, czarodziejki królewskiej doradczyni. Aha, aha.
Tak zaczęły się kłopoty. To jest ten zamek La Valette, właściwie forteca. Tutaj są wszystkie osoby. Tutaj z tym gościem, bo powiedzieliśmy mu, że on ma dobry amulet, a ja źle to rozegrałem. Zatrzymali nas goście, jacyś tam rębacze, z którym kiedyś Geralt w pierwszej części miał styczność. I mieli problem, czy temu młodemu nic się nie stanie w czasie walki, jeżeli pójdzie bez zbroi, mając taki amulet. No i nieświadomie kliknąłem, że nic mu się nie stanie, a być może było trzeba co innego zrobić. Nie, to nie. Triss. Aha, ta czarodziejka. Już ją widzieliśmy, ale ona jest przy tym przesłuchiwaniu Geralda. Tu poczytać sobie można. Tu jest o królu. O właśnie, jest Jaskier. To jest Vernon Roche, który nas przysłuchuje. A nie, to jest ta jasnowłosa. Aha, a my jesteśmy chyba stąd. Przyjaciółka. Zasiada w Radzie Króla Foltesta. Aha, aha. No dobra. Tu na razie nie mamy nic. O Jezu, tu trzeba poczytać sobie to wszystko. Kochani, ja też to przeleciałem, ale tak jak mówię, to parę dni temu, tydzień temu, już dokładnie nie pamiętam, o co chodzi. Czyli mi się wydaje, że będę to wszystko na bieżąco czytał, bo na razie się gubię. Naprawdę się gubię na razie. Tworzenie mi. Ja nie wiem, czy już mogę coś zrobić. Pewno już mogę, ale ja wiem, czy mam zrobić i który mam zrobić. Nie mam pojęcia. Powiem wam szczerze. O właśnie, tutaj proszę, ulepszenie miecza, jakieś coś. Tu tego, nie wiem, czy to już mogę zrobić, czy nie. To muszę ze spokojem sobie przejść. Zobaczcie, co tu wszystko mam. Zbroje, Jezu, kurtka, niebieski pasu. Ale już ją mam. Czy ja ją mam, czy nie mam? Aha. Aha, jak klikam Enter, to mi się poprawie pokazuje, że mam to. Dobra, te poprawy to są... Skórzana kurtka zbroja. Kurtka niebieski pasów epicka zbroja plus 2. A skórzana kotka jest zbroja plus 3. Odporność na truciznę skórzana jest 14 i na krwawienie 14. A niebieskich pasów jest 10 i na truciznę 10 jest tylko. O. Ale na podpalenie jest znowu. Lepsza. I krawienie 10, niby lepsza. Kurde, nie, zostaniemy przy skórzanej kurtce. Aha, wróciła skórzana kurtka. Aha, to już wiemy. A no nie wiemy właśnie, czy tutaj sobie ulepszyć to na przykład. Ulepszenie miecza potęguje efekty krwawienia. Nie wiem, czy to mogę zrobić. Dobra, na razie sobie tym nie zaprzątajmy głowy, no mnóstwo tu tego jest. Zobaczę, czy nam wyjdzie coś bez tego ulepszenia. Ale jeszcze jedno. Bo mamy w samouczku. W samouczku w tym szkole nie było to, że możemy stosować ten znak tutaj, ten amulet. Tutaj w lewej stronie, o, jest aktywny. Jest aktywny, bo tymi otrzyma ten amulet tego miecza. Możemy go aktywować Z i wtedy nam się pokazuje tutaj w pobliżu, jak są jakieś znajdźki na przykład. Jakieś ziela. O proszę, zbieraj zioła. O proszę. O proszę, właśnie. Korzeń mandragory, belisa. No tak. To ja źle przechodziłem. Dobrze cię widzieć. Z tym nie gadałem właśnie. Twój miecz na pewno się dzisiaj przyda. Trzeba ze spokojem to wszystko przechodzić. Zlecenie wykonane, jak żadnego zlecenia.
wykonywałem. No sprawdźmy. Zlecenie wykonane. Utłukłeś króliszka. Pięknie. Ciężko było? Zwykła wiedźmińska robota. Zapłacę ci, jak tylko skończymy z lawaletami. O. Nie pożałujesz. Wolałbym wcześniej. Żołnierz na wojnie to nie jest pewna lokata kapitału. No proszę, czyli mieliśmy tu już jakieś zadanie jako wiedźmin, ale to nie było tutaj, nie, że ja coś ominęłem. To musiało być jakieś pozostałości z Wiedźmina jedynki. Foltest kończy oblężenie? Powiadają, że dzisiaj pójdziemy do szturmu. Ja tam wolę siedzieć przy ognisku, niż nadstawiać gardła. Foltest kończy oblężenie? O Jezu, o zamachowcu miałem się dowiedzieć. Ja tam wolę siedzieć przy ognisku, niż nadstawiać gardła. O tym zamachowcu? Miałeś powęszyć i dowiedzieć się, kto próbował zabić Foltesta. Rozpuściłem Wici, a jakże? I co? Ciężka sprawa. Mówiłeś, że znasz ludzi, którzy mogą pomóc. Mogę cię doprowadzić do każdego, że się mieszka w Temerii. Problem w tym, że zamachowiec nie był stąd. Pewien jesteś? Jak tego, że cię widzę? Aha. Czyli trzeba jednak dokładnie tutaj to przechodzić. O, z tymi gośćmi gadałem. Pójdzie dobrze, co do walki na kolasaj. Jak dobrze pójdzie, to przed zwierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Pójdzie dobrze. Nasze siły są przeważające. Szkoda, że nie mogę jeszcze raz pogadać. Nie chcę umierać dla zakłady ze strajców. No spróbujmy. Duśmy Z, amulet. Jesteś jednym z nas, czy nie? A, tu coś mamy, proszę. Bierzemy wszystko, ruda żelaza. Ruda żelaza, dratwa. No proszę. To nie jest, muszę się przestawić. Wybaczcie, muszę się przestawić, bo cały czas ostatnimi przez 2 lata miałem wszystkie gry, które były w pewnym sensie. To przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Strzelankami. A tutaj zupełnie, i tam wszędzie się zbierało. Że co? My pójdziemy pod miecze lawaletów, a ten sobie będzie leżał. No bo ranny jest. No proszę, jakie skrzynie wielkie, kurde no. A później bym nie miał z czego robić. Z Foltestem po zwycięstwo! Z Foltestem po zwycięstwo! Aha, z tymi nie pogadam. Immunitet na choroby, co? Widziałeś, jak załatwili jacha? To mojemu na... To nic nie ma? To już nie stanie. Skrinka nie ma nic. Jak nas rozpozna. Ja się boję, że ja tutaj dużo rzeczy będę omijał, bo tu kiepsko widać. Jeszcze jeden powód, żeby jak najszybciej się dorobić składaka. Dużego kompa. O proszę, ale tam jest coś, tak, jest plamka, co my tu mamy? Ten goskul, no proszę, jakieś grzybki, coś. Cholerne trepy. Tyle rzeczy tutaj bym nie pozbierał. O Jezu, patrzcie co tu jest. Nieźle napierdalają te trebusze. Ci na murach muszą srać pogadać. Miejsce mocy. Gdy miejsce mocy jest aktywne, wystarczy, że wyjdzie wyoraz statystyki postaci zostaną podniesione automatycznie. Ja tam wolę ślizgać się po cudzym gównie niż po własnym. Siedłem? Chyba mi podniosło, nie? Tak. No. Superancko. Kurde, a ja już chciałem iść dalej, no. Aha, miejsce mocy. No tak, ale to mam na 4 minuty tylko tą moc. Szkoda. Może da się to załatwić bez bitwy? Skop im tyłki, Geralt! Skop im tyłki, Geralt!
Myślałem, że to też była jakaś mocz. Ale nie. O Jezu, gdzie żeś tu się zaplątał tej? Nieźle napierdalają te trebusze. Szukasz króla? Czeka przy machinie. Tu nie lza wchodzić. O! Tu nie lza wchodzić. Fajny ten język, podoba mi się. Aha, dusze zednie się nie dzieje, dopiero jak ślipia się rozjarzą na żółto, to znaczy, że się naładował amulet. Dobra, no chodźmy szukać tego króla, nie? Jakieś dobre rady od weterana? Zauważyłem, że muszę dwa razy dusić na amulet, nie wiem dlaczego. Dobra, ja mam iść tam do króla. Ach, tu coś mamy, proszę, tu coś mamy. I raz, i dwa, i raz, i dwa, i jeszcze raz. Może to was nauczy wojskowy manier Hołodo. I raz, i dwa. O Jezu, ale tu znajdzie, no patrzcie. Ile ziół. A później bym nie miał z czego co robić. No kurde, nie mogę przejść, o co chodzi? To za chwilę nie ma też głowy. Swój testem po zwycięstwo! Już pobłądziłem? Tam nie mogłem przejść. Tu jest brama zamknięta, o co chodzi? A mam iść tam. Ale ci tu nie chcieli mnie puścić. Ci na murach muszą srać po gaciach. Boltest kazał ci przekazać, że ci jaja. Śmieci, rąbać na wieżę mieli to zrobić. Bogowie są z wami. Cokolwiek uczynicie, będzie wam odpuszczone. Do boju. Nie ma na co czekać! No chyba tu, nie? No i zaraz mi to... Piękny dzień na bitwie. Ta moc mi zginie. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę z... Wreszcie jesteś. O Boże. Zdrajcy królestwa. Ale mi to idzie długo. Na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! Aha. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. Katapulty. To balista, ekscelencjo. Balista. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. No proszę. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wagę. Wasza wysokość, proszę się ukryć. W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie... Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. No, ładnie pokiereszowany jesteś, bracie. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy uciśnie bitewny zgiełk. Ekscelencja, wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak cię zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Ha,
Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Wymierz cel i wciśnij, aby nakazać strzał. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty. To moje dzieci. Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie, proszę wybaczyć. Jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo. Jak będzie trzeba, to je zmienię. Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Triss Merigold. Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Zaddo też. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Powiedzieć mu, że to był Wiedźmin? Nic nowego. Powiem. Triss zrobiła sekcję. To mógł być no Wiedźmin. Właśnie, bo by się dowiedział Wiedźmin? O niej. A co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echevery! Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Tak, tylko gdzie jest środek? Nie wiem, czy środek tego, czy góra tego. Nie mam pojęcia. Trzy stopnie. Gdzie jest środek tej kratownicy? A nie wiem, czy to nie chodziło o górę i będzie za nisko. Za wysoko. Trafiliśmy bydlaka. Uchylił się. Czyli, że dół trzeba celować. Dojemy go na murach. Za mną, Wiedźminie! Cholera. Czyli tą górę było trzeba celować. Skąd ja mogę wiedzieć, jaki to jest celownik? Tego nigdzie nie byłem. Nie widziałem, nie wyczytałem. No, proszę. A, i teraz zapisałem. Nowy etap z woli króla, podążaj za Foltestem. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Dalej, idziemy na samą górę. Zaraz, czy ja tutaj też nie powinienem odpalać? Dalej, idziemy na samą górę. Amuletu? Raczej tutaj nic nie znajdę. No i dobra, już nie ma co. Zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echevery. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli...
Zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Krew i błota, potki chłopca, nie zakisisz tu, góra! Taki przemaś rozrzał jeża! Rozkaz był, więc rąbaj wroga! Za grosz srebrny, za temelię, choć przed nami długa droga! Ładne, kurde, przypowiastki. Nie tylko w amerykańskim wojsku, w piechota amerykańska ma takie. Królowa, kubek wódki! Trzymale w służbie króla! Krew i błoto, potki chłosta! Nie zakisisz tu, o góra! Taki przemaś rozrzał jeża! Rozkaz był, więc rąbaj wroga! Za grosz srebrny, za temelię! Chodź przed nami, długa droga! Kromka chleba, kubek wódki, trybale w służbie króla! Aha! Gadali, gadali i dostali. Czołem, żołnierze! Czołem, królów! Gdzie, kurwa, zmierzamy? O Boże! Po co, kurwa, zmierzamy? Jezu! No, i tak trzymasz. Swojaka gra, król. Tylko ciekawe, czy oni wtedy tak przeklinali. No i dobra, i co teraz? Uwaga, to już wtedy! Wszyscy na broni! Ta wieża to był poroniony pomysł. Aha. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Początek szturmu czy rozdzieli... No nie, po kolei jedziemy. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. Trochę czasu zabiera to zapisywanie, chociaż niekoniecznie. Żarty się skończyły. Nawet nie zdążyłem za dobrze powalczyć, bo całą zgrają się rzucali. Zbudujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie. Za Temerię. Lordzie Słon, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu. Geralt, panowie, za mną. Po chwałę. Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł?
Balista powinna załatwić sprawę. Aha. Kurde, włącz w balisty i przygotuj machinę do wystrzału. Tylko jak tam się dostać? Wyciągnijmy miecz stalowy. Zeskocz? Ach tak, bo ten jest dobry tu wiedźmin, widzę. W tych sprawach jak Assassin's Creed. Proszę. Opaj siup. Super, na razie. Nie wiem, czy mogę coś zbierać, czy na razie nie. Od nich coś mogę zbierać? Chyba nie. A spróbujmy odpalić medalion. O, zniknął. Ja myślałem, że jakieś znajdźki będą coś, ale tu jest coś. Kasa. A tu jest moc. Aha, mogę rzucić znak. Wykonuję obrońcę balisty, przygotuj machinę do wystrzału. Aha. Ale mnie podeszli, widzieliście to? Ale mnie podeszli, no. By się dał załatwić, ale zdrówka nie straciłem jeszcze. I dlaczego nie mogę tego podnieść? Widzę tutaj ładną sakwę. Potknęłem się, a nie mogę zebrać. Może później po walce, co? No dobrze, chodźmy. Ten jest zły. O Jezu, kusznik, muszę go załatwić szybko. Nie ustępować ani na krok! A, mocnym cioszem. Co jest? Jeszcze ktoś do mnie strzela skądś. Tam jesteś, gościu. Jeszcze gdzieś, któryś? Czy naprawdę nic nie mogę znaleźć tutaj? Coś tam jest? Nie, wydawało mi się. Czy dopiero jak uruchomię balistę? Nigdy się nie nauczą. No, nieładne, panowie. Dobra, jeszcze raz medalion odpalmy, bo to nic na tym nie tracę. Tyle, że po chwili dopiero mogę go odpalić jeszcze raz. No tak, ale nic nie mogę zebrać. O, jednak. Proszę, jednak była znajdźka. Aha, jak zabiłem tamtego, to dopiero mogę coś zebrać. A teraz mogę sakwę podnieść? Proszę. A, bo jeszcze nie wszyscy widziałeś to. Ten pójdzie pierwszy, no pierwszy ogień pójdzie z gościa. Skąd oni się tu wzięli? Dobra, chodźmy do balisty.
Za chwilę przyjdą następni i nie wykoną zadania. No dosyć na razie ta walka. Gdzie jest ta balista? Tu jest. Ale patrzcie, ile tu jest tych wolków. Aha, muszę dusić. Aha, i dlatego musiałem ich zabić, jak w innych grach po prostu, bo inaczej bym tutaj skuszy dostał w trakcie naciągania. Jebać leniki! Silny cios. A jest dobry ten silny cios prawą myszką. Dobrze. Aha, i wtedy znika. Jak coś z niego biorę. A z tych nic nie ma, żadnego pożytku. Dobra. Zabij przeciwników, wyceluj balistę w barykadę. Dobrze. Ale nie miałem wpływu na to celowanie. Idą następni. Cholera. Spadaj tej. Ty dostał mocniejszy cios. Oj, ale będzie walenie po myszko. Oj, będzie walenie. Gdzie oni są? No i dlaczego nie ma żadnych znajdzie? Zniknęli? Nie bawię się tak. To nie fair. No przecież ją wycelowałem. No i co? Idą następni. Do diabła. To coś nie tak robię? Coś zginęli, co? I co, nie mogę nic wziąć? Dlaczego nie mogę nic wziąć? Zniknęli. Tam. O co chodzi z tą balistą? Zabij przeciwników, wyceluj balistę w barykadę. No kurde, robię to. Ale nie ma wpływu na celowanie, no. No nie, no kurde, coś nie tak jest chyba. Co ja robię nie tak, powiedzcie mi. Zabij przeciwnika, wyceluj balistę w barykadę. Teraz nie duszę w ogóle. Następnie idą. A skąd ja mam wiedzieć, jak wycelować ją?
zabić Wiedźmina! Nie umiem, na to wychodzi, że nie umiem celować. Coś jest nie tak z tym celowaniem, coś nie tak robię. No ale jak ją celować, kurde? Ja wiem, czy wyżej, czy niżej? Jak ja nic nie widzę. Kurde. No idą ciągle następni, no. To się robi nudne, wiecie? Wycelę, zabij, wycelę balistę, barykadę, no. Jest tak, no, ale... No jest wycelowana, no. Lewą myszką, tak, mam wycelować. No zobaczcie, no kurde, no... No będę musiał to wykończyć. Skończyć ten odcinek i podpatrzeć, no bo nie wiem, o co chodzi. Jebać leniki! No tak to ja mogę, kurde, tutaj do usranej... Wyceluj balistę. A jak mam ją wycelować? Czyli podnieś wysoko. Czyli podnoszę, podnoszę wysoko, podnoszę wysoko, podnoszę wysoko, podnoszę wysoko, podnoszę wysoko, podnoszę wysoko i strzelam i co? No nie. Co? Ten znak na ciebie nie działa? Nie ustępować ani na krok! Jestem ciekawy, czy to wszystko mi... Czy to wszystko zbiera? No bo to już jest nudne. Ostatni raz, kochanie, i kończę odcinek o 40 minut. Kończę odcinek i... Wychodzę z tego. Jak ja mam wycelować to? A jak mam strzelić? Nie wiem. Celowanie tak, ale jak... Dobra, celuję, celuję, ale jak mam strzelić? No nie. Dobra, zabiję tych kilku, zapiszę i kończę. Nie, pięknie, że zbieram, ale ile można zbierać, nie? Dobra, kończę, zapisuję. Szlag nie trafia. Stan gry został zapisany. Dobra, na razie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.